Pierwsze spotkanie wiosny AZS rozegrał w Pucharze Polski. Zespół Mariusza Kowalskiego wygrał w Szczecinie z pierwszoligową Olimpią 4-0. Później był mecz także w rozgrywkach o Krajowy Puchar przeciwko Mitechowi Żywiec. W nim nasze zwyciężyły 3-1, awansując do półfinału rozgrywek. Przyszła pora na pierwszy mecz wiosny w Ekstraklasie. Passa została utrzymana, ale o 3 punkty łatwo nie było, choć wynik może mylić. Rozpoczęło się zgodnie z planem. Wrocławianki prowadzenie objęły w 31 minucie po strzale Chojnowskiej. Wyrównała w 41 z rzutu karnego Lisowska. Na kolejne gole kibice, którzy tym razem rywalizacji przyglądali się na trybunie stadionu przysztabowej, musieli czekać do ostatnich 20 minut. Wtedy nasze wreszcie zaczęły wykorzystywać nadarzające się okazje. Na 2-1 podwyższyła Tarczyńska, na 3-1 Nazarczyk, a wynik spotkania ustaliła Gonzales. Cieszy gra do przodu. Akademiczki potrafią długo utrzymywać się przy piłce, długo szukają błędów w obronie rywalek i wtedy zadają decydujące ciosy. Na razie na początku wiosny 2011 wygląda to imponująco. W tabeli AZS wciąż jest niestety dopiero na 4. miejscu.